siema, witam, cześć. Ruszamy na kolejną wyprawę, jedziemy po szwagra. Dzisiaj pojedziemy na taką małą działkę budowlaną koło Wolina. Nie wiem, czy jeszcze da się tam gdzieś pochodzić, bo tam gość już chyba fundamenty wykopał, czy tam wylał. WKZ niestety się trochę spóźnił. Ale zobaczymy. Z tej działeczki tam popróbujemy trochę i pojedziemy jeszcze na dużą wioskę. Także to zobaczymy na miejscu. Tak. No i działeczka wygląda tak, szwagier już tam kopie. Nie jest zbyt wielka, trochę, no trochę jest tu do pochodzenia. Teraz zobaczymy, może coś wyjdzie, jak nie to składamy z tego. Jak na razie same śmieci. Próbujemy dalej. Sygnał ładny, krótki był, bez ID. Popiskliwy. Uwielbiam takie sygnały, ale czym bardziej kopałem już ten dołek, tym wiedziałem, że to nie będzie coś małego. Wyszła dupka taka. Dajem od 7.5. Może tak. Dobra, do następnego. I są pierwsze fenolki. 10 feningów. Lecimy dalej. Idziemy zobaczyć, co tam szwagier nakopał. Pokaż pierwszy go. Sygnał, stała 70. Ale zajebisty. To chyba urzędniczy jest. Z łóżkiem. Zaraz go może lepiej wyczyszczę, to jeszcze jeden kadr zrobimy. W tej kamerce to tam guzik będzie widać. Nie no, coś tam widać. No dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Pokrętło od zapalniczki chyba benzynowej. Takie o. I mamy buteleczkę całą po szczepionce. Coś tam jest w środku. Lecimy dalej. No i następny kawałek ampułki po szczepionce. Same palmosy na tym polu, na tej działce. Dobra, jeszcze trochę i zobaczymy. I wyskoczył taki guziczek, jakiś cywilny. No i wyszedł taki zapalnik. Cały. Szwagier znalazł jajo dinozaura. Albo kupę, koprofity tak zwane. Skamieniała to, kupa. To ma sygnał czy co? Nie. Jakiś otoczek, kurwa. Jakiś wiking go, kurwa, tarokol. No i dobra, żegnamy się z tym polem. Niestety nie bardzo idzie tutaj pokopać. Lecimy na wioskę, na duże pola. Zobaczymy, co tam będzie. No i dotarliśmy na miejscówkę, trochę wiaterek tu będzie, trochę poszumi. Takie pole mamy. Spore. Pozwolenia od WKZ-u, wszystko jest elegancko. Tu na tym zielonym pochodzimy, mamy zgłoszone. Tutaj też nasze są. Są pozwolenia. Aż do samego końca, tam są pozwolenia. Bardzo dużo tu jest hektarów legalnych. Zaraz widzimy się przy pierwszym dołku. No i dołek wykopany, już widzę, będzie jakiś pieniądz. O, współcześniak, 1 grosz. Ja tu znalazłem coś w kształcie łyżeczki, ale na pewno nie jest to łyżeczka. Jakaś taka blaszka, nie wiem, ktoś chciał zrobić chyba łyżeczkę. Ładny sygnał i taka blaszka. Lecimy. No już byłem nadziei, że jest to dawno też niespotykany u mnie żołnierzy gołowiany, ale wyszedł taki kranik, drobniutki pewnie do opowietrzenia układu paliwowego w jakimś ustrojstwie, ciągniku bądź to motocyklu. Taki sobie. Cyk. Do następnego. I kolejne znajdki od szwagra. Taka klamra od paska.
ząbki ma takie charakterystyczne zaciskania i jakiś taki dziabunk. Wglądek otwierasz do puszki takiej jednorazowej w jednym dołku. No i do następnego dołka. I takie coś znalazłem. Nie wiem, czy to była jakaś ozdoba. Nie wiem, co to jest. Ale lecimy dalej. No i jest taki dołek i kula od muszkietu. Lecimy. No i jest kawałek zajechanej harmoszki. Tam. Patrzcie, jakie szwagier tutaj znalazł zdobienie. Jakiegoś wikinga, człowieku. To trzeba będzie zgłosić. Własnoręcznie robione, na pewno. Jakaś klamra. Albo broszka. Oh my God. No i kolejne zdobienie. Sygnał taki, ja to nazywam igiełkowy. Czyli takie na jedno machnięcie. Drobny sygnał, piskliwy. Jak na monetę, albo drobny przedmiot z metalu kolorowego. No ale wyskoczyło takie zdobienie. Będzie ręczna robota. Do zgłoszenia. No i następna kula od muszkietu, ale zgnieciona. Idziemy dalej. I następna kula od muszkietu. Coś tu się strzelało. No i znalazłem igłę od strzykawki. Już bardzo stara. Zobaczmy, co szwagier tam znowu wykopał. Wow. Co to jest? To nie jakiś metalik, czy nabijka? To takie wytłoczone jest. Zbliżenie zrobić po wyczyszczeniu. No widać. O, mega, mega. A ja tu mam kawałek łyżeczki. Znowu. Lecimy dalej. Jest łuska od Mausera. Zbita. '36. Lecimy dalej. No i szwagier znowu jakiegoś zabytka wykopał. Taka blaszka zdobiona. Kawałek od zegarka kopertowego. Idziemy dalej. No jest monetka. Jeden fenik. 1899. Szukamy dalej. No i następny sygnał trafił się taki guzik polski, ale bez korony orzełek. Jest łóżko zmienicione. No dobra, ale fajne. Nie mam takiego. Lecimy dalej. No i jest jakaś łuska. Mauser. Ładna patyna. Zobaczymy rok. Albo i nie zobaczymy. Nic tu nie widzę. Dobra, lecimy dalej. A taka krótka relacja z połowy wykrywki. Z połowy wyjścia. Pogoda nam naprawdę dopisuje. A tam w oddali największy zwyrodnialec wykrywkowy na Pomorzu Zachodnim. No i jest chyba strzał dnia. Będzie jakiś siekaniec monety srebrnej. Jakieś dirhamy arabskie albo coś podobnego. Kiedyś mi wyszedł już jeden w tamtą stronę, tam dalej na polach. No jest, fan dnia, sreberko. 1/4, ale jest. Do następnego. Jest następny super fan.
ołowiany żołnierzyk, prusaczek. Zaraz go przeczyszczę trochę. No i tak się prezentuje prusak z bębenkiem. Elegancko, lecimy dalej. No i zaraz koło żołnierzyka taka zawieszka, serduszko zdobione z jakimś krzyżem i kotwicą. Elegancko. Lecimy dalej. I jest wentyl nawet. I taką blaszkę. Nie rdzewka. Lecimy dalej. No jest kawałek łyżeczki. Ale raczej współczesna, jakaś stalowa. O, coś takiego. O, mam teraz ładną rzecz. Tylko nie wiem co to, wkręt. Tutaj jest jakieś takie zdobienie od czegoś. Albo od pieczątki. O. Dobra, lecimy dalej. No i teraz mam taką blaszkę z jakimiś napisami. Jakiś krowi numerek albo psi. Coś tu jest napisane, ale nie widzę, pozaginana. Ta blaszka jest zarośnięta. Wyczyszczę na koniec, stawię jakieś zdjęcie. Następnego. No jest pokrętło od lampy naftowej. Idziemy dalej. O, znalazłem pocisk. Spory. Lotniczy pewnie. Dobra, do następnego. No i jest guziczek pruski, urzędniczy chyba. Zaraz go wyczyszczę, pokażę lepiej. No i słabo widać. Nie chcę go tu trzeć za mocno. No ale fajny, fajny. Wyczyści się w domu, będzie ładny. Dobra, do następnego. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że znalazłem drugą część tej klamerki, co tam szwagier wykopał niedawno. Jest zdobionej takie. To są takie same ząbki. Później na podsumowaniu zobaczymy, czy będą pasowały do siebie. Lecimy dalej. No i teraz taki kluczyk szarpnąłem. Kończymy, już idę w stronę samochodu. Tam zrobimy jakieś podsumowanie, zobaczymy co tam szwagier znalazł. No dobra, idziemy. I zobaczmy co tu szwagier nakopał. Kawałek naparstka. Ten kranik. Denar myśliwego. O, jest wentyl. Jakaś łuska myśliwska współczesna. Dwa kluczyki od zegarków. Tutaj te zdobienia to już pokazywałem. Tutaj klamerka taka jak moja. To będzie chyba od szelek starych. Tutaj kawałek zdobienia. Tutaj ten prusaczek. Tutaj jakiś taki guzik gładki. No i to bardzo fajne. Śmieci, złomu. Dobra, teraz zobaczymy moje. No i teraz moje fanty. Jakie lepsze. Ten pocisk dzisiaj. To nie wiem, może to było ta rączka od pieczątki. Nie wiem, jest tu gwint. Jeśli było to srebrne. Co tu mamy? No ta klamerka. Żołnierzyk z bębenkiem. Ten wisiorek ładny. Tutaj ten numerek jakiś z napisami. Później go wyczyszczę, zrobię zdjęcie. Z monet tu mamy 10 fenoli zjedzone. 1 grosz współczesny. 1 fening. No fant dnia. To ten dirham. Chyba to będzie dirham siekaniec. Tak mi się wydaje.
sreberko. No i guziczki, prusaczek i polski. No i dobra, na tyle z dzisiejszej wyprawy. Do zobaczenia na następnej. Cześć.